Dobrze jest, dobrze jest. Głowa za wysoko, za wysoko. Niżej niż ja, niżej. Zepnij wszystkich jeszcze. O, jest pięknie. Nagrywaj, widziałeś kiedyś, widziałeś kiedyś znokautowanego komentatora? A co, dziki, za 5000 łapek dokonuję do biada, tylko muszę to bić teraz już. Zapraszam. Kombinacją liczba. Średniej klasy spychacz. Ile zostałeś najwięcej razy poddany w tym MMA Mission Pierwszy Spiech? 14. Przyjedź do mnie. Ile? 3 minuty. Myślałem, że 3 minuty? No ale bez obrony, no ale chyba tak. Myślę, że dwa mniej bym klepł. Chciałem tylko zauważyć, że mamy taki sam rekord w sportach walki, więc nie ma. Ja mam od 2 więcej mistrzów pochodowanych. Ja mam ilu? Nie, to nie ma żadnego. Wszyscy z KSW to są moi. Jesteś marketingowym wytworem. Ale widzę, że się uczysz się od swoich podopiecznych, tak jak się oni wybijają na tobie, tak teraz ty próbujesz się wybić na mnie. Bardzo dobrze, to jest bardzo dobry ruch. Fajnie, że w końcu kogoś popularnego wziąłeś do odcinka. Ale ciebie, ja nie potrzebuję nikogo popularnego, właśnie wybijam na osobach, których się hejtuje. Rozumiem. Ciebie hejtują. W końcu wziąłeś kogoś, kto jest w ogóle rozpoznawany, bardzo dobrze. Ale gdzie ty się rozpoznawany? W biurze KSW? Też. W biurze KSW? Też. I tyle. Nic więcej. Zobaczymy, jak będzie. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli podzielacie moje zdanie. Ja spojrzę na ten kanał, więc oni są wszyscy po mojej stronie. Ciebie nikt nie śledzi. To jak ktoś może cię śledzić, jak cię nikt nie śledzi. Skoro tak mówisz. My cię będziemy śledzić. Wpisz tutaj Pepłowski Sport na Instagramie. Na Instagramie? Tak. No, będzie więcej chyba. Poczekaj. No jak będzie więcej, to nie pokażę. Ladies and gentlemen, we have problems! Niżej głowa. Niżej. Teraz ręce tu. Dobrze wygląda. Lepiej miałeś ostatnio, kora kiwa. Nie, nie jesteś ulany, jest idealnie właśnie. Ale ostatnio to było... Zobacz, no jest kurwa bardzo dobrze. Ostatnio był chuj lepiej, zobacz. Nie ma podkreślenia. Ostatnio to był kurwa... Musicie cienie podkręcić. Nie mam zalany. Będziemy jeszcze raz robić to zdjęcia. Jutro rano. Dobra, to jest w porządku. Jest, no stary. Dobra, to jest okej. Bardzo myślałem, że większy będzie. Co ty powiedziałeś? Myślałem, że większy. Na zdjęciach większy wygląda. Serolach taki duży, a przy nim... Ja mały się tak pozał. Wiesz co, Ladin taki duży był, a ten Bartosz taki mały jest, szczupły teraz. A ile kilo teraz jest? Nie mogę powiedzieć. No to możesz, po cichu. 83 800. Nie musisz się ważyć z pasem, od razu ci mówię. Tu się popierdzieliło totalnie. Nic się nie zmieniło. 83 200. To 6, 6. Prawie no. Równa. Łatwo? Easy. Pokój w porządku mówisz? No, słowo, kur... Mój kamerzysta ma większy apartament, zaraz wam pokażę. Tak właśnie mnie szanują. Jest. Nie, tu to masz. To jest wszystko? Tu masz, w lodówce masz. Człowiek? O, człowieku, ja to chyba tutaj śpię. Nie, no słodycze to są takie na kąskę. Zawsze kupuję dużo, ale nigdy nie w ten pierwszy dzień, bo... Ale zawsze to... kupuję oczami jem, oczami, ja to kupuję im oczami. Tak naprawdę to te słodycze potem w niedzielę dopiero jem. Tak jutro to coś przekąszę, ale tak to raczej jem te... Jakiś ryżyk, granolka, ryżyk z dżemikiem, ze skwirkiem, szkocianka. Tak tyle jakieś? Tościki z dżemem albo z mozzarelką i z szyneczką, tak lekko, nie? No. Także najcięższe przed nami, zrobić wagę, a potem to już będzie spoko. Potem będzie trzeba ubić mojego zwinnego saladynka, ale to akurat będzie chyba łatwiejsze niż zrobienie tej wagi. No dzisiaj zrobimy testową w sumie. Dzisiaj zrobimy na testa, a zobaczymy co będzie w... I no i będziemy wiedzieć, o której mamy rano wstać. Jak okaże się, że schodzi bardzo dobrze, no to będzie można później wstać, ale jak okaże się, że gorzej schodzi, no to będziemy wstawać później. Ale jest git. No to widzimy się na robieniu wagi, tak? No. Ciao Bambino. Ciao Bambino, pozdrawiam cały gorąco, moi kochani. Dobra, wygra? Tak. No dlaczego cię wziąć? Uła! Piątka poszła. I'm complaining that I'm actually not. Yeah, I thought it's some shitty.
Jakby się parzyło coś, to mów, nie? Czekaj. Moja psychika nigdy powiedzieć ci nie powiem przez gorąco. To tak jakbym na spalinku z tobą powiedział, żeśmy robili rzeki. No chyba, że mam walkę. Nie, potrzebuję muzyki ciebie. To jest szalna kontrolna. Mogę kapela coś przygrać? Możesz. To, co chcesz, z repertuaru jakiego? Krzysztof Krawczyk? Może być. Bo jesteś ty. Zaczynasz ze mną dzień. Krzysiek, tu jest Krzysiek. Czy jest na sali z nami Krzysiek? Bo jesteś ty. Zobaczcie, jak to może zmienić. Uwaga, Bartek zrobił rasa. Dzień dobry państwu! Właśnie bardzo znak. Kolejną saunę! No kto jest najlepszy trener? Kto ci zaradził walkę z Parnasem? No ty. No nie ja. Podobno menadżer. A jaka jest prawda? Tego się nie dowiem. Powiedz Adrian, jak tam zbijanie idzie? Bywało lepiej, bywało i gorzej. Nie, jest git. 81-200. A którą mamy teraz? 22. No, 81-200, mamy 4 kila. Spółka zejdzie przez noc, 3,5 na rano. Dwa wejścia porządne. O 5, tak? Idziemy? No, 5 pójdziemy. Która? Tu później. Nie! Na tej sałęce to było łatwiej. Jaka piąta? Chociaż 15. Ja do 4 będę montował mój nowy odcinek na moim kanale. I się robi, gonię ich, kiedy ich przebije, kiedyś. Kuba, powiedziałem ci. Jedno wyświetlenie więcej od nas. Czy wypierdam z roboty i zamyk. Ty, wypierdam z roboty i dołączam do Bzika w kolaborację. Słuchajcie, jaki pierwszy komentarz. Mój fura, kibel jak na zawodnika MMA. Mechanikiem w BMW jestem i mam M4 z 2019, parówka. Parówka. Ale lubię takich gości. Czyli co, na którą jutro, Adi? Szósta w takim razie? Poczekaj, godzina, jedno wejście, pół godziny przerwy, przyjdź 6:00, 7:30. 5:30. Poczekaj. Chwilę. Zbilansujmy to. Ty, mam zajebisty pomysł dla was na vloga. Dawaj. Pojedziecie na moją walkę wieczoru w Żelardowie z Bartosem i nagrycicie odcinek z tego właśnie, z tej walki wieczoru. To jest najebisty pomysł na vloga. Kuba, wytniemy to. Udajmy, że nikt tego nie słyszał. Widzimy się, Bziki, rano na robieniu wagi. Jeszcze trochę zostało, ale spokojnie. Może się uda. Do tej pory się udawało, więc miejmy nadzieję, że teraz też się uda. Nie, żartuję, zrobimy. Jak mawia Marcin Krakowiak, profesjonalizm nigdy nie jest w złym przypadku. Let's go, Bziki. Do zbicia jeszcze 10 kilo, ale jakoś zrobimy. Humor dopisuje? Nie, jest git. Mało spałem, bo nie mogę usnąć. Spałeś z tym? Nie, pas spał po drugiej stronie, odpoczywał sobie. Pas odpoczywał po drugiej stronie. Potrzebuję swoje łóżko. Na celebrację jutro. Mysza, let's go. Co myślicie, że robienie walki was poranne ominie? Taki kurwa, taki ten, taka przyjemność. Nie, to jest poranna zaprawa czy poranna... Poranna zaprawa, Mariusz to chuja wie o porannej zaprawie. To jest poranna zaprawa. Tam psycha to jest tak kurwa. 104, mysza nagrzana. Idź po ręczniki, Kuba, zrobisz seans. Tylko majtki załóż. Rób turbanem się. Przypomnę. Żeby kurwa też mocno mieścić, no bo... To ty. To ty. Ty ci zrobię, no, tak jak wczoraj. Mogę tu zrobić, o. Tak zwaną trumienkę, trupka. Można powiedzieć, że zmumifikowaliśmy. Nie pamiętam już w którym roku, ale tam był, wiesz, kto takim, kurwa, była historia, że podczas tej wojny właśnie tu prowadził Tadeo Kościuszko, to był taki typ, co się nazywał Wojciech Bartos. I wiecie, co odjebał? No tak się nazywał gość, Wojciech Bartos, i wiecie, co odjebał? Jak, nie wiem, z kim się nakurwiali, były te armatki takie palone. To wiecie, jakie co on wymyślił? On był chyba chłopem i wymyślił, że wiecie, co robili tymi armatkami przeciwników? Gasili im lądy czapkami. Że pobiegli na ich stronę i ugasili im wszystkie te, gasili im czapkami, ale to też to jest historia. Ja pierdolę. I tak wygrali. Co za gówno. Że zgasili im czapkami lądy w tych armatach i nie mogli strzelać. Kurde.
kurwa, ja myślę, że on by mógł przebić tego jednego jeden z 10 gościa. Jakby to było pytanie tylko historyczne, mógłby zaskoczyć. Mógłby zaskoczyć, byśmy mieli kolejnego bzika. Proszę na siebie. Jakbym nie przeżył, to żeby tylko Pawlak nie wskoczył na main event i Grzebyk na parnasa za mnie. To są moje dwie ostatnie życzenia. Mam nadzieję, że zejdzie od razu 3 kilo. Że nie będziemy się na siebie denerwować z tą wagą. Pawlak staje o 7 i tak. Pół kilo. No 4. Ty! Ja to w oddali to wygląda bardzo dobrze. Ja bym się spojrzała za takim pustym jakiem. Człowieku. To jest ciekawa maszyna. Tutaj no, babeczka stoi, a ja na rozrzeczniku. Dzień dobry. O, tak oczy. Co on został siedział? A ja mówię, nie ma kubeczków do picia na saunie. No to sobie przecież tutaj z recepcji. No, dziękuję bardzo. Jest piątek, niektórzy odbijają w kopalni kartę. A no sobie robiłem sałekę, pijemy sobie aspirinkę. Po piątej trzydzieści. Siódma już. Będę robić do 10 bez przerwy. Dobra. Dobrze, wycelebrujemy 40 minut, to będzie 3 po, odpoczniemy Mati piętnachę. I dalej, nie? I akurat Pawlak przyjdzie, będzie z akurat pośmiemy się z Pawlaka. Pawlak na saunie, to mi już humor poprawi. Jak Pawlak wejdzie zmęczony życiem, bo to jest kilo 200 na wadze. I będzie wyglądał, jakby robił 10 wannę. Zawsze coś. To jak on to robi, że on wygrywa? Wczoraj zadałem sobie to samo pytanie. To jest dobre pytanie. Skunks też jest obsrany, a ma takie mechanizmy obronne, że jest w stanie rozjebać rywala. I takie samo Paweł. Jest obsrany, ale widzisz, skuteczny. Obsrany, ale skuteczny. Paweł ma takiego skunks w połączeniu z oposem. Opos jak udaje, że coś się dzieje zagrożenie, to udaje, że leży i nie żyje. Wiecie jak opos leży? Że udaje na przykład, że go pierdolą samochód, tak leży. Wiecie? Nie widziałem. Udaje, że nie żyje. No to Paweł to jest takie połączenie skunksa z tym oposem. A teraz popierdolona, co? Chyba to kameleon co kolor zmienia? To jest pojebane. To jest popierdolone. Jak on to robi pierdolone, co? Jak jest w MMA. Jeden ma kurwa dobre to, drugi tamto. Jeden udaje skunksa i oposa, a drugi jest kameleonem, rozumiesz? A jakbyś miał przyrównać siebie do zwierzęcia jakiegoś, to jakie to by było? Kaczka. To Max to przyrównać. Tego bym się po tobie nawet nie spodziewał. Kaczka. Jedni po śmierci zamieniają się w sokoła, tygrysa lub laparta. Tobie, Bartek, nie wróży rewelacji. Kaczka. To Max, co musi być. Jaki czas? 39. Let's go! Jest dobrze, w kurwa. O kurwa, słyszeliście to? Tak. Ty, wylać to na tą wykładnię. Nie, dobra. To, co się ciągnie za mną w nogawce, tu to jest woda. Ty, normalnie, słyszysz to? Słyszysz to? Morsę. O jest! O kurwa! Ale skwirtno! Ile zeszło? Chciałbym 300. Zgodnie z moją matematyką, którą miałem na Politechnice Łódzkiej, jak kończyłem chemię. Druga? Raz, 112 jest można. Co robimy z Adriankiem? Mistrzowską wagę 771. Innym troszeczkę patencikiem, nie grzejemy go w wannie, tylko mocno zagrzewamy w saunie parowej i później pod kocyk, tak elegancko, proszę, łóżeczko jest przygotowane. Nowa metoda u nas, ale bardzo dobrze schodzi. Bardzo dobrze się sprawdza. I ile tutaj kilo mamy do zrzucenia? 3,8 dokładnie, zostało nam jeszcze 2,5 kilo. Ale od początku ile było? Od początku jak zaczynaliśmy? No. 4 kilo. Od rana zostało nam 4. Ogólnie 7, tak dokładnie, 7 kilo. Ale wydaje mi się, że on dobrze znosi, nie? To jest maszyna, to jest człowiek do robienia wagi. Adrian przeżył takie robienia wagi, że no nikt takich nie przeszedł. Nie? I co tutaj, 3 cykle takie? Postawiasz? A 3 krótkie i po robocie. 77.1 for Mr. Bartosiński. Kiedyś był for Mr. Bartosiewicz, ale trzeba było przekazać pałeczkę. Ja Adrian schód, ja przytyłem. Bo Bartek mi dał i powiedział tak, ganaj młody. To jest właśnie ta piąta rana. A to są takie fajne czasy. Teraz są takie fajne czasy, że można wejść sobie na stories i zobaczyć, że bo ta piąta rano już robię wagę, ta piąta rano. Bo już chcę zobaczyć, piąta rano. Się to robiłem. Ja podejrzewam, że dzisiaj to wstałem wcześniej z Mariusza. Uhu. No. Mariusz się ostatnio rozleniwił, o 7 widziałem biega. Ja mówiłem, jakie może być przerwanie z w ogóle z Saladinem, nie wiem, czy nie wiecie. Ja będę, już zacznę machać ciosy w powietrze, pokaż Bartek. Żadnego nie trafię, ale jak Bronder zobaczy, jak te ciosy Michałem koło Saladina, to przerwie walkę i powie
Saladin, broń się! I przerwę walkę, powiem, bo nie daj Boże, ten cios trafi. Kawol, nie możemy ryzykować życia człowieka. Nie. Lekarz rzuci lecznik i powie, widzieliście kiedyś złamane kręgosłup? Jeden, mówię. 1.30 zeszło. No. Jedną sesję robić. Chuje pana kurwa. Teraz wygra z winy. Wygrazy? Jest 5 równo akurat do siebie. No. Ona już wariuje. No. Więc słuchaj, ubieraj się, dres, poczekamy 15 minut, bo jesteś jeszcze ciepły. I jeszcze 100-200 do pocisz. Już nawet... Kiedy jest godzina? 10. Aj. Zapraszamy na wagę. And Mr. Chen. Skakujesz do... Za dużo. Kurwa, panowie, 100 gram przestrzeliśmy. 77.0 for the reigning, defending KSW undefeated welterweight champion, Mr. Adrian Bartoszyński. Wzruszyłem się. And still, masz tą kokoskę. To jest profesjonalne. 67.0 w majtkach. Jak już wagę się raz. Parna z trzecią wannę robi podobno. Jakby nie zrobił 300 gram, to dzwońcie. Chętnie 20% wezmę. Jak tam się czujesz? A, na początku się ciężko, kurwa. Piję, bo go przód boli. Brzuch ci boli? No, jak się pije wodę, teraz to wiesz, skurczony jesteś, nie? Ale co, zadowolony chyba? Pierwsze 2 godziny to nie jest jeszcze ten stan, który wydaje ci się, że jest. Tak? No. Dochodzisz do siebie. No, pierwszy to się napije, brzuch cię boli, głowa ci zaczyna boleć, wiesz co, jest tak chujowo, bym powiedział bardzo. Lepiej będzie tak za 2-3 godziny po kropelówkach dopiero, to wtedy jak coś zjem, to już będzie git. Na razie to nawet nie wiem, jeszcze dopiero piję, bo jak zjem, to wiesz co, bym się chyba pożywał. A co, nie chcesz się przespać? Nie, co ty, to wodę trzeba pić, brzuchu. Tak? Nawadnię cię? No jak? Bo nie piłeś w sumie w kół. Teraz ja bym poszedł spać, to nie będę pił wody. A czemu tego jeszcze nie ma francuzika? On wczoraj miał 79 i jadł ciasto. Może przesadził z ciastem. Może za dużo makowca wpierdolił. Bo podobno popijał makowiec, kawka, herbatka, owocki. Tutaj uprzejmie mi donoszą. Jakby nie zrobił 100 gram, nie powiem, żebym się nie ucieszył. 30% trafia na moje konto. Widzimy się bliki gdzieś za 3 godzinki. Po kroplówkach będę, już będę, dojdę do siebie i zjem granolkę. No. Jesteśmy na ważeniu medialnym, znaczy za nami dzieje się ważenie medialne. Przytyłem jakieś 2 kilo, jest w porządku, myślałem, że wrócimy więcej, mam nadzieję, że nie będę lżejszy od Palladyna. Naprawdę mówię. I później idziemy na burgerka, nie mogę się doczekać, jestem podekscytowany na samą myśl. Nie mam za Palladyna, ale dla fanów mam gifty. Skarpetki z Nagiry, Steve Bartos. Tam było z Adrianem, biłeś go czy nie? Biłem go i to ja na kwaśne jabłko go zbiłem. A dałeś mu parę jakichś tych? Dałem mu parę myczków, powiedziałem mu, że słuchaj, musi być po prostu cep wychowawczy, tak, o, trafiłem go raz, powiedział ty, dobre, no i może zastosuję to w walce, no nie? Ale tak na poważnie, no to Bartos jest świetnie przygotowany, 5 rund robi, jak tam gdzieś parę osób widziałem gdzieś w komentarzach, że Bartos nie przewalczy 5 rund, szczerze powiedziawszy, zrobiłem z nim 5 rund, ma siłę, ma kondycję i jestem pewny, że nawet jakby ta walka była gdzieś tam na decyzję, to też da radę, no nie? No i ma uderzenie, aczkolwiek nie uderzał mnie z tej siły, więc nie byłem w stanie sprawdzić tego uderzenia, ale podejrzewam, że mocno bije. Myślę, że Bartos przed czasem, nie wiem w której rundzie, ale albo to będzie knockout, albo poddanie. No właśnie, gadałem do kamery, że się zbił. Zwaliłem na kwaśnie, a kogo stłukłem. Bił mnie cały czas. No. Mam nadzieję, że Parnas nie będzie bił mocniej Szobelcik. No, dokładnie. Szobelcik na burgerach. No jak, naładowany? Dobrze. Tak? Jest w porządku. I dużo boli, nie? No,
4 wanny? 5? 6? 7? 8? Nie, 3. Starcie, jakiego jeszcze nigdy nie było. A w nim! Ladies and gentlemen, and now the main event. And welterweight championship bout. Let us welcome from France, the double champion, Saladin Parnas! Mistrz KSW w kategorii pierwszej i lekkiej, podwójny czempion Saladin Parnas, 76-700! Adrian! Z tego spoglądania w oczy, ale dzisiaj dosyć spokojna, muszę przyznać, reakcja. Nie lubię, zawsze mówię, żeby nie przeciągać ze mną wzroku, bo ostatni rywale przeciągali i to się zawsze kończy tak samo. Chciałbym wyjść za drugą rundę, ale może to się skończyć w pierwszej. Saladin, powiedziałbym, że on dotyka rzeczy niezwykłych, podejmuje ryzyko. Czy twoim zdaniem zdecydował się podjąć ryzyko zbyt duże, nierozsądne? Myślę, że celuję w szóstkę Totka, ale czasami się to też, ale nie tym razem. Saladin Parnas, Adrian Bartosiński, legendarne, historyczne starcie. Będzie grubo. Co widziałeś? Strach. Strach? Ty, ale z minutę patrzyliście na siebie. Niech przeciąga wzrok. Zasada jest złota. Im dłużej wzrok przeciąga ze mną, tym krócej trwa walka.